A jak się nazywa? Kto wie, jak się nazywa nasz gość? Jerzy Dudek. Jerzy Dudek, brawa, słuchajcie, brawa dla Jerzego Dudka, że zechciał tutaj was odwiedzić. Tutaj prosimy jeszcze kolegę o prezentację sportową. No właśnie, myślę, że warto takiego wybitnego gościa krótko przedstawić, przypomnieć nam wszystkim najważniejsze osiągnięcia, sukcesy. Pan Jurek Dudek w reprezentacji Polski rozegrał 59 spotkań. Był między innymi bramkarzem takich klubów jak Liverpool. Tutaj należy przypomnieć, że z zespołem Liverpoolu zdobył Puchar Europy. Ja się bardzo cieszę, że tutaj przy bardzo fajnym takim pomyśle, bo myśmy się już mieli okazję spotkać wcześniej na bardzo fajnym takim spotkaniu z młodzieżą, dzieciakami na Giszowcu w Katowicach. Bardzo fajny pomysł. I to, że ja tu jestem, to jest głównie zasługa tych Państwa, Policja w Katowicach. To ja bym chciał poprosić o wielkie brawa dla tych Państwa. No to może teraz, mając tutaj dużo dzieci, zresztą dzieci po to też przyszły, poprosimy naszego gościa o przeczytanie bajki. Frankiem był już dużym chłopcem. Pił prosto kopać piłki. Trzeba przyznać, że to okropne, zwłaszcza, że Frankiem chciał być najlepszym graczem w swojej drużynie. A drużyna chciała choć raz, jedyny raz zdobyć gola. Pan trener Jerzozbierz wcale się tym nie przejmował. Przed każdym meczem powtarza to samo. Liczy się dobra zabawa. Nim przyszedł dzień kolejnego meczu, Franki ze swoją drużyną codziennie ćwiczył w parku. Trener mógł im opowiadać plan gry zespołu. Ćwiczyli podania, dryblowali, podbijali piłkę wysoko i blisko, i zaśmiewali się przy tym, jak przy najlepszej zabawie.